Witajcie moi drodzy. Witajcie, witajcie. Tak jak obiecałem, wybrałem się. Słuchajcie, na drogę mleczną, ale trasa trudna rowerem. Słuchajcie, zobaczcie moje nóżki. Jakieś bagno wjechałem. No nieważne. Całkiem ciekawie było. Słuchajcie, trasa dla naprawdę wymagających. Słuchajcie, jak będzie mnie tak dosyć kiepsko widać, siedzę za kratami, że tak bym powiedział, pod słońce, gdzie właśnie wystaje halo. Bardzo fajne zjawisko, ale niestety, moi drodzy, się zachmurzyło. I to całkiem sporo. Znaczy, prognoza pogody mówi o tym, że raczej nie będzie. Koło 21-22 może przestanie być tak zachmurzone, ale coś czuję, że dzisiaj będzie kiepsko. No zobaczymy, czy to się wyłagodzi, czy nie. Aha, słuchajcie, jesteśmy na Stałym Kardynalskim. Bardzo piękny teren, który zaraz wam pokażę. A jak nie, no to najwyżej ustawimy się, słuchajcie, na zachód słońca. Przenocujemy tutaj w hamaku i ustawimy się na wschód słońca, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Różnie bywa, nie? Bywa różnie, zobaczymy. Chyba że prognoza pogody się naprawdę źle skończy, to zrobimy zachód słońca, ja będę wracał do Bydgoszczy. Jestem 24 km stąd, także niedaleko, godzina 15 drogi rowerem, a wybrałem taką trasę, że rower to na bejkę jak trafi, to będzie bardzo dobrze. Słuchajcie, jest godzina do zachodu słońca. Zawsze lubię być wcześniej, żeby zobaczyć sobie to wszystko, co ma być. Chyba że porobimy sobie jakiś... Może się rozjaśni, zobaczymy. No dawno nie byłem na takim wypadzie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Niemniej, zapraszam was bardzo serdecznie na film. Dzisiaj postaramy się zrobić drogę mleczną, mimo nie jest aż takie zasłonięte. To są takie chmurki, taka mgiełka przez to wystaje. Zobaczymy, może się uda. Trafiliście na kanał, bo lubię robić zdjęcia. Ja jestem Robert. I zapraszam was na film. Dzień dobry, dzień dobry. Przywitam was tym pięknym zachodem słońca i uciekającym liskiem przede mną. No niestety nie ma gdzie uciec, gdyż pewnie go nie widzicie, bo jest za ciemno, słońce przysłania wszystko. Gdyż z tej strony jest kanał, a z tej strony jest Zalew Kardynalski. Słuchajcie, bardzo spory akwen wodny. Ale dobrze, przede mną ma jeszcze dwa rozgałęzienia, tam gdzie się udajemy. Spójrzcie, jaki piękny zachód słońca. Ale dzisiaj nie idziemy na ten zachód. Moi drodzy, witam was ja. Wybaczcie, że będę szedł w okularach, ale idę pod słońce. Bardzo nisko słońce i mnie trochę przeszkadza mi. Jak zauważyliście, jestem już troszkę inaczej ubrany, gdyż dwa dni temu, no niestety, niebo całe zasłoniło się chmurami, a chyba nie o to chodzi, nie? Moi drodzy, jestem dwa dni później, jest 32 stopnie i jest piękne, czyste, moi drodzy, niebo. I o to chodzi w fotografii nocnego nieba, czyli tak jak my idziemy na drogę mleczną. Będę się drapał, kurczę, bo idę w krótkich spodenkach przez polną ścieżkę, ale nieważne. Warto, warto. Moi drodzy, to by było tytułem wstępu. I zanim dojdę na miejsce, zachód słońca będzie za 20 minut, także ja będę się rozkładał, bo jestem tu na nockę. Tak, mam ze sobą hamak, który zrobiliśmy z moją córeczką, Milenką, w lesie. Znaczy mocowania zrobiliśmy, sięciwe i tak dalej. Słuchajcie, zanim dojdziemy na miejsce, opowiem wam, co trzeba się przygotować. Więc wiecie dobrze, że ja troszkę inaczej podchodzę do fotografii. I pierwsze, co musicie się przygotować, to zarąbisty humor i mega dużo czasu. Słuchajcie, moi drodzy, ja
takich długich sesji fotograficznych, jakim jest naświetlanie nocnego nieba, ja to traktuję jako przygodę, wyprawę. Nie spieszę się. Idę na miejsce dużo wcześniej, przygotowuję sprzęt, o którym też opowiem w dalszej części materiału. Nie będzie to długo, słuchajcie, nie będę się rozwijał, bo nie chcę, żeby ten film był bardzo długi. I potraktujcie każdą wyprawę fotograficzną jako przyrodę. I nie spieszcie się. Nie ma sensu. Nie ma sensu totalnie się spieszyć. Idźcie przed czasem. Pozwólcie na to, by spokojnie się przygotować, zrobić dane zdjęcia, ustawić kadr i tak dalej. I wtedy zobaczycie, że fotografie wyjdą o wiele lepiej. Sam wiem z doświadczenia. Nieraz się jechało na ostatnią chwilę, zachód słońca, rozłożenie, trzy pstryki, zachód poszedł i nic nie wyszło i trzeba było rzeźbić, słuchajcie. Dobrze, druga sprawa. Tak na szybko, prawie jestem na miejscu. Tak na szybko. Zobaczcie, nie wiem, czy będziecie widzieć. Tam jest wieża widokowa. Chyba nie będziecie widzieć. Dobra, podejdziemy bliżej, to wam pokażę. Moi drodzy. Jedzenie. Dużo picia. I naładowane baterie. Wy jesteście pierwszą baterią, czyli macie się optymistycznie naładować do pełna. Nawet gdy niebo się zachmurzy, można poczekać rano, może być piękny wschód słońca, także nic straconego. Moi drodzy, sprzęt, no to wiadomo, aparat taki, jaki macie ze sobą, naładowane baterie i statywy. I w zasadzie to jest wszystko, co wam potrzebne do astrofotografii. Więcej o szczegółach powiem wam za chwilę, jak się rozłożę na miejscu. Długi ten wstęp, nie? Znaczy taki drugi wstęp, no bo wcześniej byłem, jak widzieliście, dwa dni wcześniej, ale nic się nie udało zrobić. Halo udało się zrobić. O właśnie, halo udało się zrobić, no to zdjęcie zapraszam was teraz, zanim przejdziemy do astrofotografii. I zapraszam na dalszą część filmu. Słuchajcie, już się zaczyna robić ciemno, słońce już, zobaczcie, całkowicie zaszło. Ja nie wiem, czy zobaczycie, ale już tu jestem rozłożony. Zobaczcie, tu jest mój hamaczek. Sobie tu będę odpoczywał. Tutaj mam dwa aparaty, moi drodzy, czyli tak, Sony Alpha 37 z obiektywem kitowym 18-55 ze światłem 3,5. Ale będziemy robić na przesłonie 4. Tak samo Lumix, słuchajcie. Tu jest Lumix. Z kitowym obiektywem 14-42. I to są aparaty, którymi będę robił zdjęcie. Moi drodzy. Do Soniacza mam wężyk spustowy, bo na Soniaczy, słuchajcie, będę robił timelapsa. Znaczy postaram się zrobić timelapsa, żeby nie było. A co wyjdzie, to nie wiem. No mam dwie, trzy pełne baterie naładowane, słuchajcie, i będziemy robić do bólu. Mi się wydaje, że z 500 zdjęć wystarczy, żeby zrobić takiego 20-sekundowego timelapsa. A na Lumixie będziemy starać się robić, obzorować bardzo piękną drogę mleczną i na nim będziemy robili główne zdjęcie. Zaraz wam pokażę, na czym to główne zdjęcie będzie polegało. Chodźcie ze mną. Słuchajcie. Schodzimy tutaj schodkami. O, zobaczcie. Piękne schody. Jak się jakość pogorszy, no to niestety, no, jest, słuchajcie, zapada zmrok. Noc astronomiczną mamy dzisiaj, kochani, od godziny 21.00. 21.12. Zatem od tego czasu można już szczepać zdjęcia, nie? Dobrze, ustawię się w tą stronę, żebyście mnie widzieli. Teraz tak, moi drodzy, słuchajcie, tutaj jest tam
gdzie mam miejsce. Pokażę wam. Tam u góry mam miejsce i tam będę sobie robił zdjęcia, gdyż fajnie będzie to wyglądać na staw kardynalski. Sorry, że was tak rzucam, moi kochani, ale no... Chcę wam pokazać to jeszcze zanim się ściemni. Aha, latarki. Latarki przede wszystkim. Teraz patrzcie. Tu mamy mostek. Taki mosteczek. I teraz tak, spójrzcie na ten kadr. Tutaj dalej nie mogę iść, ale jak się ściemni, tam, w tym kierunku jest Droga Mleczna. Zatem, moi mili, na... Wydaje mi się, że zrobię kadr taki z tym mostkiem, albo z samą tą wieżyczką i tam będzie Droga Mleczna. Słuchajcie, no obiektyw 18 mm to jest APS-C, to jest 26 mm do wzorowania pełnej klatki, a 14 mm na Lumixie to jest 28 mm na pełnej klatce. To są dosyć szerokie obiektywy i mi się wydaje, że obejmą tutaj część. Tutaj to miejsce i na pewno niebo z Drogą Mleczną. Ale to będziemy robić, słuchajcie, jak się ściemni. Jest godzina 20:50, także mamy półtorej godziny do tego, by robić zdjęcia. Jakieś kłady zasuwają. Dobrze. Ale zanim to zrobimy, słuchajcie, chodźcie. Opowiem wam, co trzeba zrobić. Co trzeba zrobić, żeby wyszło dobre zdjęcie, tak, Drogi Mlecznej. Słuchajcie, po pierwsze. Droga Mleczna jest... Astrofotografia to jest fotografia nocnego nieba, czyli czarnego nieba, czyli logicznym jest, moi drodzy, że musimy wpuścić światła. Najlepiej byłoby, moi drodzy, mieć, usiądę sobie w hamaczku, najlepiej, moi drodzy, byłoby mieć obiektyw, mam nadzieję, że nie spadną. Jesteście, jesteście. Najlepiej, moi drodzy, byłoby mieć obiektyw jasny. Najlepiej 2,8 albo jeszcze mniej, czyli otwartą dziurę, tak? Przesłonę. Ale jak nie macie, to zrobicie dobre zdjęcie. Słuchajcie, to są obiektywy kitowe. One obydwa mają światło czułość 3,5 na pełnej dziurze, czyli pełna wartość ostrości przesłony. Czyli im jaśniejszy, tym mniejsza wartość F. Będziemy robić na F4, z tego względu, że w 3,5 może dać pewne zniekształcenia, nieostrości i tak dalej. F4 powinno być ok na tych dwóch obiektywach. I słuchajcie, musimy wpuścić dużą czułość ISO. ISO 1600 mi się wydaje, nawet 3200 powinna być dobrze. Będziemy robić na ISO 1600 i jeśli chodzi o to, by wpuścić nocą dużo światła, to wydłużamy czas naświetlania, tak? Jest taka reguła 500, czyli to jest 500 podzielone przez wartość ogniskową obiektywu. Na Soniaczu to jest 26 mm, czyli 500 na 26 to wychodzi 18 sekund, na Lumixie to jest 500 na 24, to 28 to jest jakieś 17 sekund, zatem ustawimy między 15, na 15 sekund ustawimy obydwa aparaty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlaczego taka reguła jest i dlaczego nie możemy dłużej naświetlać? Bez prowadzenia oczywiście, tak? Prowadzenie jest drogie. Aha, mam wydrukowane całe prowadzenie. Tylko muszę poprosić kolegę, by mi zrobił całą elektronikę do niego. Także można samemu zrobić za grosze prowadzenie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Będę dawał nawet bieżącą informację na kanale. Mam nadzieję, że mi się uda. Mamy drukarkę, gdyż drukujemy do terrorystyki trochę rzeczy. I jak się uda, to pokażę wam to prowadzenie na statyw. Wtedy można naprawdę naświetlać bardzo długo. I żeby dobić dobre zdjęcie Drogi Mlecznej, to ta reguła jest po to, wiadomo, że Ziemia się obraca, tak? To się nazywa pozorny ruch nieba, czyli gwiazdy się poruszają, tak? Poruszają się względem drogi gwiazdy polarnej. I
Co za tym idzie, jakbyśmy mieli dłuższy czas na oświetlanie, to gwiazdy by nam się po prostu porozmywały, szczególnie na bokach kadrów, gdyż użyjemy bardzo szerokich kątów. A tego nie chcemy. Droga Mleczna, żeby się poruszyła. I żeby wpuścić dużo światła i mega dużo pikseli dając, w sensie dużo informacji nadać, to musimy zrobić bardzo dużo zdjęć. Na Lumixie przygotuję to podstakowanie do programu Deep Star Stacker, jakoś takiego, DSS, słuchajcie, darmowy program, który nam zestakuje wszystkie zdjęcia. Tam przygotuję flaty, oczywiście pokażę Wam, darki i oczywiście zdjęcia. Mi się wydaje, że jak zrobię 50 zdjęć na Lumixie, to on nam fajnie zestakuje, po to zestakuje, żeby nam, i po to robimy darki i flaty, żeby nam usunąć szum. Bo wiadomo, że szumi przy wysokim ISO. To jest normalne, tym się nie ma co martwić, nie? I nam zestakuje to i będzie ładne zdjęcie. Oczywiście to zdjęcie, co Wam pokazywałem, tego domku, to będzie jako tło, jako taka furtka do tego wszystkiego, co chcemy zrobić, tak? To Wam powiedziałem. Aha, słuchajcie, no i wiadomo, musicie być z dala od miasta. Wiadomo, nie mam takiej możliwości, wielu z Was pewnie też nie ma możliwości być w Bieszczadach, na Mazurach albo na Drawsku, czyli zachodnia Polska, tam gdzie naprawdę jest niebo ciemne i można w bardzo prosty sposób zrobić zdjęcia. Jakieś chmurki się pojawiły, ale może dadzą kontrastu w naszej Drogi Mlecznej, jak parę chmurek się pojawi. Dobra, nieważne. Ale możecie to sobie sprawdzić na Light Pollution Map, czyli to jest, oczywiście wszystkie linki dam w opisie tego filmu. Light Pollution Map to jest mapa, która pokazuje nam zacienienie, znaczy miejsca, w których nie ma dużo światła, od miast, wsi różnych i tak dalej. Słuchajcie, jeśli mieszkacie w takim terenie, tak jak ja tutaj, Bydgoszcz, to musicie znaleźć takie miejsce, gdzie jest zielone na tej mapie, tak? Nawet ciemnozielone i tak dalej, byle daleka od miasta, a najlepiej, żeby było ciemne granatowe, nie? Ale tutaj nie mam takiego miejsca, zatem udałem się między Bydgoszczą a Nakłem, jest zielone miejsce, pewnie teraz Wam pokazuję wszystko na tym właśnie, jak to wygląda. Na Light Pollution pokazuję Wam właśnie to miejsce i tak, to jest dobre miejsce, by też zacząć przygodę z fotografią Drogi Mlecznej, ogólnie astrofotografii. Nie zraźcie się, jeśli Wam coś nie wyjdzie. Tak jak mówiłem, to musi być przygoda i tak to traktujcie. Jak się nie uda, rano będzie wschód. A na północnym niebie, słuchajcie, może pojawić się zorza polana, bo cały czas słońce wysyła nam duże sygnały do tego, że może być to zorze polarną się pojawić. Także może nic straconego. Zobaczymy. Dobrze, i jeszcze polecam stelarium, gdyż musimy wiedzieć, gdzie Droga Mleczna się pojawi, jak przyjdzie noc, nie? Stelarium na telefony to jest darmowa aplikacja, słuchajcie, i dzięki niej widzicie, gdzie w danej chwili pojawi się Droga Mleczna. Oczywiście, jak znacie gwiazdy, łatwo znajdziecie Drogę Mleczną i sobie spokojnie ustawicie aparat. Jeśli nie, to polecam bardzo stelarium. Ustawicie aparat tak jak chcecie i zero kadrowania. Oczywiście robiąc pierwsze zdjęcie próbne, będziecie widzieli, gdzie jest Droga Mleczna i dlaczego tam się znajduje i dlaczego musicie aparat przestawić. Dobrze. Co nie będę dużo gadał, nie? Widzimy się, gdy się już całkowicie ściemni. Ja coś zjem, poobserwuję przyrodę, gdyż jestem tutaj na dużym stawem kardynalskim. Słuchajcie, orły. Dobrze, bielik nie jest orłem, tak? Czyli mamy tak orłany, bielinki, łabędzie, jeszcze żurawie, są mewy, rybitwy, ptaki drapieżne. Widzicie, przygoda. A wy się spieszycie. Nie ma sensu totalnie. Tak jak mówiłem, będę drapał sobie nogi. Coś za coś. Mam nadzieję, że wyjdzie nasza Droga Mleczna. Dlatego nie przedłużając, widzimy się przy robieniu już zdjęć. Moi mili, krótko, zwięźle i na temat. Słuchajcie, jest już dosyć ciemno, zatem wykonam sobie zdjęcie naszego tła, słuchajcie, tak?
Zostawiam ISO 1600, gdyż na tym ISO będziemy pracować. Nie wiem, czy tutaj cokolwiek widzicie, jest trochę jasno. Może zróbmy tak, słuchajcie, doświetlimy sobie. To nic nie da, dobra. Słuchajcie, F4, jak widzicie tutaj, tak? ISO 1600, bo na nim będziemy robić i chcemy zrobić to tło tutaj. Niebem się totalnie nie przejmujmy, tak? To wyszło nam 1 sekunda i 60 setny. Timer ustawiamy, zobaczcie. Ustawiłem ostrość ręcznie. Tu mamy to zdjęcie. Jest bardzo dobrze naświetlone, zobaczcie. Jest ostry. Tak jak powinno być. Nie będzie problemu, żeby ten. I mamy przygotowane właśnie, moi drodzy, zdjęcie tła. Tu z tej strony poprowadzimy sobie drogę mleczną. Zresztą ono tak będzie wyglądać. Będzie fajnie wyglądać. Zobaczymy. Jakby co. Zawsze kadr możemy sobie zmienić w nocy, nie? Moi drodzy, to co? Idziemy rozstawić. Znaczy, Soniacza mam już rozstawionego. Jakieś dziwne chmurki przyszły, zobaczcie. Ale może dadzą jakiś fajny efekt na zdjęciu drogi mlecznej. No nieważne. Nieważne, zobaczymy za chwilę. Gwiazdy będą świecić. I jak to wyjdzie. Dobrze. Moi mili. Tak sobie poświecę. Teraz czerwienią, gdyż czerwień, jak dobrze wiecie, znaczy barwa cieplna czerwieni nie przeszkadza tak przy fotografii nocnej krajobrazu. Sami dobrze wiecie, jest używana w ciemniach i tak dalej. Zatem nie bójcie się przy fotografii używać czerwonej lampki. Ja mam rowerową, gdyż nie mogę znaleźć czołówki. Znaczy na tej dużej czołówce, co mam, nie ma czerwonego światła, ale ona tak daje w nocy oślepia kuźwa z 5 kilometrów, nie? No dobrze. Teraz za chwilę spotkamy się. Jak już będzie zupełnie ciemno, będziemy ostrzyć zdjęcia i pokażę wam, jak wykonuję zdjęcie próbne, a potem polecimy ze zdjęciami i pewnie zobaczymy się rano. Dobrze. To widzi. Ja, dla mnie to jest 40 minut, a dla was chwila. Jest zmiana planów. Jak widzicie, aparat mam ustawiony pionowo do góry, gdyż niestety tam daleko, akurat na drodze mlecznej, są potulice. Tego nie przewidziałem, moi drodzy. No, słuchajcie, tak bywa, tak? Ale ustawimy sobie aparat do góry. Droga mleczna cały czas wyświetla. Już parę zdjęć zrobiłem. I moi drodzy, słuchajcie, włączę wam teraz, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, moi drodzy. 15 sekund naświetlania F4 ISO 1600. Do niego mam podłączony wężyk, dlatego teraz, aha, zobaczcie, nie wiem, czy zobaczycie, ale próbne zdjęcia już wykonałem, droga mleczna ładnie świeci, wykonamy 50 zdjęć i idziemy spać do rana. No i tak czasami jest, aha, słuchajcie, po drugiej stronie słychać już, jak jelenie ryczą. Coś pięknego, rykowisko to jest piękne. Kupel do mnie napisał właśnie, że jest po drugiej stronie parę byków. Faktycznie ryczą. Może uda mi się nagrać dla was. A jak nie, to zobaczymy. Dobra, ja lecę, 50 zdjęć. I zobaczymy się rano. Dzień dobry, moi mili. Słuchajcie, jak widzicie, już jestem trochę spakowany. Gdyż zaraz pędzę na busa. Jest... No, 5:30, także czy się pospało? Pospało się troszkę, jak to w przyrodzie, nie? Słuchajcie, tam za Zalewem Kardynalskim, znaczy Stawem Kardynalskim, słuchajcie, tam już świta, zarobiście świta, ale nie będę robił zdjęć. Przyszliśmy na drogę mleczną. Za Stawem Kardynalskim w nocy ryczały mi jelenie. Rykowisko się, moi drodzy, zaczyna wielkimi krokami. Zatem niedługo będą znowu strzelać niepotrzebnie. Nie wiem, nie wnikam. Dla mnie to jest trochę chore, ale to jest tylko moje zdanie. Dobrze, słuchajcie, moi mili, kochani,
Zrobiłem 60 zdjęć Drogi Mlecznej. Jeśli się udała, to zapraszam na to zdjęcie teraz. Tuż nad ranem, koło czwartej, no przed czwartą ładnie się nam Orion pojawił, a wiadomo, że w Orionie jest piękna galaktyka M42, więc zmieniłem obiektyw na 50 mm stałkę 1-2, żeby więcej światła uzyskać i zrobiłem, ja wiem, koło 300-400 zdjęć. Leżałem sobie na hamaku i sobie z zwalacza wrzucałem zdjęcia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli się uda, to zapraszam na to zdjęcie. Moi drodzy. Co jest fajnego tutaj? Nie ma tego zgiełku miasta, słuchajcie. Nawet tak nie wyśpisz się, no bo łabędzie sobie nocne obloty zrobiły i latały tuż nad głową, a to wiecie, jak to hałasują te duże skrzydła, nie? Jakieś żurawie krzyczały, coś takiego. Ale warto. Warto wychodzić. I mam nadzieję, że jeśli wam się podobał ten film, to dacie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Ja jestem troszkę zmęczony. Zatem idę na busa i widzimy się przy kolejnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia.